Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj będziemy zagłębiać tajniki wiedzy z zakresu geometrii trójkąta. A konkretnie zajmiemy się dzisiaj najważniejszymi trójkątami prostokątnymi. I tak, na początek przygotowałam tutaj dla Ciebie na tablicy narysowane trzy trójkąty prostokątne. Zacznę może od pierwszego trójkąta. Trójkąt prostokątny ABC zaznaczyłam przy wierzchołku A kąt prosty. I teraz co najważniejsze powinieneś kojarzyć, co dotyczy trójkąta prostokątnego? Oczywiście twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli ja ten bok oznaczę jako A, ten bok oznaczę jako B, a ten bok oznaczę jako C, to mogę sformułować Ci twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym i tak jak tutaj widzisz, dwie przyprostokątne to są A i B, a przeciwprostokątna to jest C, to zachodzi wzór, że A kwadrat dodać B kwadrat równa się C kwadrat. I to będziemy stosować, to twierdzenie, myślę, że doskonale znasz już z młodszych klas, twierdzenie Pitagorasa będziemy wykorzystywać w zadaniu. Przypomniałam dlatego, że często właśnie w zadaniach maturalnych wykorzystuje się to twierdzenie właśnie. Natomiast tak naprawdę ściśle na dzisiejszym naszych zajęciach zajmiemy się dwoma rodzajami trójkątów prostokątnych, które bardzo często występują w zadaniach. Pierwszy trójkąt to będzie trójkąt, który ma kąty 90, 30 stopni oraz 60 stopni. Może na razie tutaj skup uwagę na tym trójkącie. Ten trójkąt to jest u mnie DEF. I teraz chciałabym, żebyś pamiętał o takiej pewnej zależności. Naprzeciwko kąta 30 stopni, naprzeciwko, czyli popatrz, naprzeciwko to jest bok FD, przyjmujemy, że bok ma długość X. Skoro tak, to naprzeciwko kąta 60 stopni jest bok DE i on ma zawsze długość wyrażoną w taki sposób. X pierwiastek z trzech. Tu jest X pierwiastek z trzech. Natomiast naprzeciwko kąta prostego mamy bok FE. On ma długość wyrażoną takim zapisem 2x. I dobrze by było, żebyś o tym pamiętał. Będziemy ten trójkąt stosować w zadaniach, które dla Ciebie przygotowałam na to nasze spotkanie. Tylko pamiętaj, nie możesz pomylić kolejności, absolutnie. Naprzeciwko 30 stopni jest x. Naprzeciwko 60 stopni jest x pierwiastek z trzech. Naprzeciwko kąta 90 stopni jest 2x. Jeżeli zapamiętasz te zależności, będziesz bardzo szybko rozwiązywać razem ze mną zadania. Drugi trójkąt, który fajnie byłoby znać, jest to trójkąt prostokątny równoramienny, czyli tu jest 45 stopni i tutaj też 45 stopni. Zgodnie z tym, że on jest równoramienny, przyjmijmy, że bok GH ma długość x, bok GI zatem też ma długość x, natomiast bok i H będzie miał długość X pierwiastek z dwóch. Znowu, jeżeli zapamiętasz ten trójkąt, będzie Ci łatwo rozwiązywać zadania właśnie dotyczące trójkąta 90 stopni, 45 stopni i 45 stopni. Chciałabym, żebyś był w stanie zapamiętać to, co teraz dla Ciebie przygotowałam, to co widzisz tutaj na tablicy. Czyli jeszcze raz, twierdzenie Pitagorasa, następnie zależność w trójkącie 30, 60, 90 stopni, zależności na bokach oraz zależności na bokach w trójkącie 90 stopni, 45 stopni, 45 stopni. Teraz z takimi wiadomościami możemy przejść do rozwiązywania zadań. Zadanie numer 1. W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnej równej 12 pierwiastek z 2 kąt leżący naprzeciw niej ma miarę 60 stopni. Oblicz długości pozostałych boków tego trójkąta. Zapiszemy zadanie numer 1. Rysunek już przygotowałam. I teraz tak. Jest mowa w zadaniu oczywiście o trójkącie prostokątnym. Teraz musimy przyjąć, bo w zadaniu jest podane, że jedna z przyprostokątnych ma długość 12 pierwiastków z 2. Musimy się zastanowić, która to jest.
Żeby się zastanowić, która to jest, ja proponuję może najpierw zacząć od kątów. Czyli jest mowa, że jest kąt 60 stopni. Zauważ na rysunku, ten kąt wydaje nam się mniejszy na wygląd od tego kąta. Czyli tutaj musi być 60 stopni, zatem żebym tutaj mogła napisać 30 stopni. I teraz mogę sobie popatrzeć na to zadanie. Czyli w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnej 12 pierwiastek z dwóch, kąt leżący naprzeciw niej. Czyli to oznacza, że naprzeciw tej przyprostokątnej leży kąt 60 stopni. Czyli naprzeciwko 60 stopni leży ten bok. Czyli podpiszę 12 pierwiastków z dwóch. Oblicz długości pozostałych boków tego trójkąta, czyli jeżeli chciałabym oznaczyć sobie, to napiszę sobie, że ten bok niech będzie A, ten bok niech będzie standardowo B, natomiast ten bok niech będzie standardowo C. No to teraz popatrz, które długości boków muszę policzyć. Oczywiście muszę wyznaczyć A i muszę wyznaczyć C. No to teraz popatrz, na pewno przypomina Ci się ten trójkąt, który Ci na początku naszego spotkania tutaj podałam. Trójkąt 90, 30, 60. Zacznijmy. Jak to było? Naprzeciwko 30 stopni było X. Ja będę używała takich samych oznaczeń, jakie podałam, żeby Tobie się nie pomyliło. W związku z tym, naprzeciwko 30 stopni leży X. Czyli to jest nasze X. Na czerwono piszę, żebyś widział, co to pisuje. Naprzeciwko 60 stopni leży X pierwiastek z trzech. Czyli to będzie ten bok, dlatego ja piszę równa się X pierwiastek z trzech. Naprzeciwko kąta prostego leży 2X. Czyli będę pisała równa się 2X. I teraz popatrz. Mam tutaj różne równanka. A równe X, C równe 2X i to równanie, które będzie mnie najbardziej interesowało, aby rozwiązać to zadanie do końca, to jest równanie takie, że 12 pierwiastek z 2 to się równa x pierwiastek z 3. No więc zapiszę pod spodem. X pierwiastek z 3 to się równa 12 pierwiastków z 2. Musimy takie równanie rozwiązać. Żeby takie równanie rozwiązać, trzeba wyliczyć x. Czyli co? Tu jest mnożenie, więc musimy obustronnie podzielić przez pierwiastek z 3. No to do dzieła. X równa się. Skoro dzielenie, no to kreska ułamkowa i zapisujemy 12 pierwiastków z 2 podzielone przez pierwiastek z 3. Oczywiście takiej postaci nie możesz zostawić. Musisz pamiętać, że z mianownika niewymierności należy usunąć. Przypominam, jak się usuwa. Mnoży się licznik i mianownik przez pierwiastek, który występuje w mianowniku, czyli w tym wypadku przez pierwiastek z 3. No to pod spodem piszemy x równa się kreska ułamkowa, no i mnożymy. 12 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 3. Przypominam Ci, pierwiastki tego samego stopnia możesz śmiało mnożyć, czyli będzie 12 pierwiastków z 6, bo 2 razy 3 to jest 6, a na dole będzie pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. Pierwiastek z 9, czyli 3. No to zauważ, że jeszcze coś damy radę zrobić. Otóż możemy skrócić trójkę z 12, dzielimy przez 3 i otrzymujemy wynik 4 pierwiastki z 6. Bardzo nam się to sprzyda, no bo popatrz, co mieliśmy wyznaczyć w zadaniu A. No to ja teraz już mogę napisać, że A to się równa moje X, czyli 4 pierwiastki z 6. Jeden bok mam już policzony, tą przyprostokątną. No to co mi jeszcze zostało do policzenia? Oczywiście C. No więc piszę, C to się równa 2X, czyli 2 razy ten mój X wyliczony. No więc jak ja to pomnożę, 2 razy 4 to jest 8 pierwiastków z 6. Popatrz, dokonałam tego, co miałam dokonać, czyli wyznaczyłam wszystkie boki w tym moim trójkącie. Czyli jeszcze raz, bok A mi wyszedł 4 pierwiastki z 6, a bok C mi wyszedł 8 pierwiastków z 6. Zadanie numer 2. Trójkąt ABC jest równoramienny prostokątny. Popatrz, starałam się takie dla Ciebie narysować. Wiedząc, że przeciwprostokątna ma długość 18 pierwiastków z 6, wyznacz obwód tego trójkąta.
No więc zapiszmy, to jest zadanie numer 2. I rysunek mamy gotowy, wiedząc, że przeciwprostokątna, czyli oczywiście to jest ten bok, zapiszę, ma 18 pierwiastków z 6, mamy wyznaczyć obwód tego trójkąta. Obwód trójkąta równa się pytanik. Oczywiście jest on równoramienny, czyli ten bok jest taki sam jak ten. Co nam daje informacja, że trójkąt jest prostokątny równoramienny? Daje nam to, że jeżeli tu jest 90 stopni, to tutaj będziemy mieć po 45 stopni. No to skoro tak jest, że mamy po 45 stopni, to na pewno pamiętasz, że mamy do czynienia teraz z trójkątem 90 stopni, 45 stopni, 45 stopni. I w tym trójkącie są takie zależności na bokach. Tutaj było x, a tutaj było x pierwiastek z 2. Zatem popatrz, jakie piękne równanko nam tutaj wyszło. Ja je przepiszę tutaj. X pierwiastek z 2 to się równa 18 pierwiastków z 6. Musimy wyznaczyć oczywiście x, więc znowu dzielimy przez pierwiastek z 2, bo chcemy się go pozbyć. X to się równa. Skoro dzielenie, no to zapisujemy w postaci kreski ułamkowej i znowu usuwamy niewymierność, czyli mnożymy licznik i mianownik przez ten pierwiastek, który znajduje się w mianowniku. No to teraz x równa się, będziemy wymnażać pierwiastki z pierwiastkami, czyli 18 przepisujemy, pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 12, podzielone przez pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 4, czyli 2. Oczywiście możemy skrócić, czyli śmiało skracamy to przez 2 i to też przez 2 wychodzi 9. Zatem x wyszedł nam 9 pierwiastków z 12. No możesz pomyśleć, no niby fajnie wyszedł, ale pamiętaj, że z pierwiastkami jest tak, że musisz zawsze pierwiastek doprowadzić do najprostszej postaci. Otóż tak się składa, że pierwiastek z 12 da się rozbić na pierwiastek, który będzie miał tutaj liczbę podpierwiastkową mniejszą. Jeżeli pamiętasz, jak to zrobić, super. Jeżeli nie, ja przypomnę Ci z boku rozkład na czynniki pierwsze. Czyli 12 dzielimy przez 2, wychodzi 6, dzielimy przez 2, wychodzi 3, dzielimy przez 3, wychodzi 1. I teraz, skoro jest to pierwiastek którego stopnia? Drugiego, tak? Będziemy łączyć, będziemy szukać takich samych elementów, par takich samych liczb. Dwójka z dwójką, jak się pomnoży, wychodzi 4, zatem przed pierwiastkiem napiszemy 2. W związku z tym piszemy x to się równa 9 razy i teraz przed pierwiastkiem ma być 2, a ta jedna nasza biedna trójka zostaje w pierwiastku, czyli napiszemy pierwiastek z 3. No i teraz jak pomnożę, dostaję wynik 18 pierwiastków z 3. To jest mój x. No to teraz popatrzmy, czy wystarczy nam to już do obwodu. Możemy ten nasz wyliczony x nanieść na nasz rysunek, czyli tu będzie 18 pierwiastków z 3 i tu będzie 18 pierwiastków z 3. Zatem mogę już teraz napisać, że obwód mojego trójkąta to będzie suma jego wszystkich boków, czyli 18 pierwiastków z 3 dodać jeszcze raz 18 pierwiastków z 3 i dodać tym razem 18 pierwiastków z 6. No to napiszmy jeszcze dalej, co możemy dodać. Ten wyraz jest podobny do tego. W związku z tym dodajemy. 18 dodać 18 to jest 30. 6 pierwiastków z 3. Dodać, przepisujemy 18 pierwiastków z 6. Oczywiście jest to wynik super. Taki wynik możemy zostawić, ale czasem się zdarza na maturze tak, że na przykład w odpowiedziach ABCD nie ma takiego wyniku. Na przykład jest coś wyciągnięte przed nawias. Więc ja teraz z Wami jeszcze poćwiczę wyciągnięcie przed nawias tego, co się da najwięcej. Czyli 36 i 18, przez co obie się dzielą? Przez 18. Dlatego 18 wyciągnę przed nawias. Teraz z pierwiastka z 3 i z pierwiastka z 6, co mogę wyciągnąć przed nawias? Oczywiście pierwiastek z 3. I popatrz, otwieram teraz nawias i teraz tak, zabrałam 18, czyli tak jakby muszę wynik podzielić przez 18, zostaje mi 36 podzielone przez 18, zostaje mi 2. Pierwiastek zabrałam, czyli już nic nie piszę. Dodać, teraz zabrałam 18 tu z przodu, więc już tu nie będę nic pisała.
A teraz mam tu pierwiastek z 6, ale wyciągnęłam pierwiastek z 3, czyli muszę pierwiastek z 6 podzielić przez pierwiastek z 3, w związku z czym powstaje mi pierwiastek z 2 w wyniku tego dzielenia. I taki zapisany obwód jest jak najbardziej również zapisem poprawnym. Możemy używać tego zapisu, możemy używać tego zapisu. Tutaj jednak, jak jest zadanie maturalne, testowe, no to musisz pamiętać o tym, że musisz wybrać prawidłową odpowiedź. Czasem może być taka, czasem może być taka. Zadanie numer 3. W trójkącie prostokątnym ABC jeden z kątów ostrych ma miarę 30 stopni. Wiedząc, że przeciwprostokątna ma długość 10, oblicz pole tego trójkąta. Zatem narysowałam tutaj, przygotowałam oczywiście trójkąt prostokątny ABC i wiemy, że jeden z kątów ma 30 stopni. Oczywiście pamiętaj, żeby wybrać ten kąt, który wizualnie wydaje Ci się mniejszy, prawda? To jest kąt 30 stopni. Zatem ten kąt oczywiście będzie miał stopni 60. I co mamy dane w zadaniu? Wiedząc, że przeciwprostokątna ma długość 10, oczywiście jednostki można w odpowiedzi, należałoby w odpowiedzi uwzględnić, natomiast do obliczeń tutaj ja nie będę pisała jednostek, ma długość 10, mamy policzyć pole tego trójkąta. Czyli ja tutaj je zapiszę, pole trójkąta. Teraz, no znowu musimy pomyśleć, jaki rodzaj to jest trójkąta. Jest to trójkąt 30, 60, 90 stopni. Zatem przypominamy zależności. Naprzeciwko 30 stopni leżało x. Naprzeciwko 60 stopni leżało x pierwiastek z 3. Naprzeciwko kąta prostego leży 2x. Popatrz, jakie proste równanko tym razem nam wyszło. Wyszło nam takie prościuteńkie. 2x równa się 10. Wystarczy, że podzielę przez 2 i dostaję x równa się 5. Nie ma tutaj żadnych pierwiastków, niczego kompletnie. Od razu mamy, popatrz, gotowy x nam wyszedł równy 5. No to znaleźliśmy to na rysunek. Czyli ten mój x na rysunku ma długość 5. A ten x pierwiastek z 3 będzie miał długość 5 pierwiastków z 3. Myślę, że widzisz wszystko, co tutaj zaznaczyłam na rysunku. Jest to dosyć widoczne. No to teraz popatrz, co mamy policzyć. Mamy policzyć pole trójkąta. I teraz, no przypomnijmy sobie wzór, który pewnie znasz już od szkoły podstawowej. Wzór na pole trójkąta. Jedna, druga, a razy h. Dobrze? No to tak. Musimy ten wzór wykorzystać, więc piszę pole trójkąta równa się jedna, druga i teraz uwaga, a to była podstawa trójkąta. Najlepiej w trójkącie prostokątnym przyjmij to jako podstawę, czyli u nas to będzie razy 5 pierwiastków z 3 razy, a teraz wysokość padała pod kątem prostym. A popatrz, co w naszym trójkącie pada pod kątem prostym do tego boku? Oczywiście ta druga przyprostokątna. Czyli to jest wniosek z tego, że ta druga przyprostokątna będzie wysokością dla tego trójkąta, czyli piszemy razy 5. No i zatem będziemy sobie to liczyć. Myślę, że najprościej będzie jedną drugą przepisać razy i to sobie pomnożymy. 5 pierwiastków z 3 razy 5, oczywiście mnożymy liczby z liczbami, będzie 25 pierwiastków z 3. No i na samym końcu trzeba będzie tą jedną, drugą razy 25 jakoś zapisać. I niektórzy wolą zapisać 25 po prostu drugich pierwiastka z 3, a niektórzy wolą całości wyciągnąć, więc tak też napiszę 12,5 pierwiastka z 3. Czy tak zostawisz jak tutaj, czy tak zostawisz jak tutaj, nie ma to znaczenia. Policzyliśmy pole trójkąta. Popatrz, tutaj to zadanie oczywiście jest bardzo podobne do wcześniejszych zadań, aczkolwiek tu z kolei ćwiczymy pojęcie pola trójkąta, obliczanie konkretnie pola trójkąta prostokątnego. Zadanie numer 4. Oblicz boki trójkąta ABC o wysokości 6 cm opuszczonej na bok AB, jeśli kąty przy tym boku mają miary 60 stopni i 45 stopni. No więc mamy policzyć boki tego naszego trójkąta ABC. Ja rysunek gotowy już zrobiłam. I teraz tak, mamy podane w zadaniu, że ta wysokość, która opuszczona jest na bok AB, ona ma długość 6. Ja zaznaczę, że to jest jako dana w zadaniu. Co jeszcze jest podane? Podane jest, że kąty
przy tym naszej podstawie, przy tym boku naszym AB mają miary. Tutaj będzie 45 stopni, tu będzie 60 stopni. Postarałam się zrobić taki rysunek, który by w rzeczywistości oddawał to, co jest w naszym tutaj zadaniu dane. I teraz zauważ, że mamy tutaj do czynienia z dowolnym trójkątem. Uwaga, to jest ten trójkąt ABC, to jest dowolny trójkąt, to nie jest trójkąt prostokątny, ale jak ja poprowadzę jego wysokość, to też uczyniłam, czyli zrzutuję wierzchołek C na podstawę i połączę, tak, ten mój rzut tutaj, mogłabym podpisać rzut, jest w punkcie D i połączę, wychodzi mi tutaj wysokość. Wysokość ma długość 6 i popatrz, ta wysokość podzieliła nam ten trójkąt ABC na dwa trójkąty. Jeden z tych trójkątów ma kąt 90, 60, to u góry oczywiście będzie 30. Natomiast drugi z tych trójkątów będzie miał kąt 90, 45, no to znaczy, że u góry też będzie 45 stopni. Oczywiście myślimy sobie, mamy do czynienia z oba trójkątami naraz w jednym zadaniu, czyli tymi trójkątami, które są najważniejsze na tym naszym spotkaniu. No to zacznijmy może od trójkąta tego, który ma 45-45. Pamiętasz, jak to było? Było tak, że przyprostokątne miały długość x, ta, i ta przyprostokątna odtąd, ja zaznaczę dotąd, oczywiście mamy na myśli tutaj odcinek AD, jest też x, oraz bok AC ma długość x pierwiastków z 2. Dobrze. Popatrz, podana wysokość była 6, zatem ja mogę tutaj napisać równa się 6. Czyli popatrz, taką fajną zależność otrzymałam, że x równa się 6. Może nam się to sprzedać? Oczywiście. Dlaczego? Bo skoro tu mam x równe 6, to tutaj też już mogę od razu, bez żadnego obliczania, powiedzieć, że odcinek AD ma długość 6. No to znowu, bez żadnego obliczania, mogę powiedzieć, że odcinek AC ma długość 6 pierwiastków z 2. No bo skoro x było równe 6, to mamy 6 pierwiastków z 2. No to super, ten trójkąt mamy już załatwiony, a mieliśmy policzyć boki tego naszego trójkąta ABC. Czyli zauważysz, bok AC mamy. Możemy to zapisać sobie, że bok AC, my już wiemy, wynosi 6 pierwiastków z 2. No to teraz przejdźmy do trójkąta 30, 60, 90. Mam tu na myśli do tego trójkąta, który podpisałam DBC. Otóż w tym trójkącie było tak. Naprzeciwko 30 stopni mówiłam Ci, że jest x. Ale teraz pojawia się pewna kolizja oznaczeń. Jeżeli bym ja zapisała, że ten odcinek jest x, to później by mi się nie zgodziło to, że naprzeciwko 60 stopni jest x pierwiastek z 3. To w końcu jak? X czy x pierwiastek z 3? Dlatego pamiętaj, że czasem w zadaniach trzeba dwie niewiadome napisać, prawda? Czyli zrobimy tak, naprzeciwko 30 stopni napiszemy nie x, tylko jakieś y. Zatem naprzeciwko 60 stopni, czyli w tym miejscu będzie y pierwiastków z 3. No bo skoro wprowadziłam inną niewiadomą y, to muszę do niej odpowiednio zrobić zależności w trójkącie 30, 60, 90. No, czyli naprzeciwko kąta prostego już nie będzie 2x, bo mamy inną literkę, tylko będzie 2y. I teraz popatrz. Chcemy wyliczyć jeszcze y, a jeszcze y nam brakuje. No to popatrzmy, jakie tu równanko otrzymaliśmy. Jest takie równanie, które przepiszę pod spodem. Y pierwiastków z 3 to jest po prostu 6. No to co zrobię? Podzielę przez pierwiastek z 3 obustronnie, dzięki czemu otrzymam y równa się 6 nad pierwiastek z 3. Usunę niewymierność, czyli pomnożę licznik i mianownik przez pierwiastek z 3. Zatem otrzymamy 6 pierwiastków z 3 nad 3. Bo pierwiastek z 3 razy pierwiastek 3 to jest pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9 to jest 3. No, trzeba to skrócić. Czyli tutaj skrócimy przez 3 jest 1, tu skrócimy przez 3 jest 2. Czyli mogę Ci pięknie napisać, że y po skróceniu to jest 2 pierwiastki z 3. Przyda nam się to? Oj, przyda. Dlatego, że teraz ja tu, gdzie mam y, napiszę 2 pierwiastki z 3. No, a ten bok też będzie mi potrzebny, czyli 2 razy y to będą 4 pierwiastki z 3.
I popatrz, wszystkie boki możemy już zapisać. Czyli bok AC napisałam 6 pierwiastków z 2. No to teraz lećmy bok BC. Popatrzmy na nasz rysunek, bo z rysunku wszystko widać. Bok BC ma długość 4 pierwiastki z 3. Następnie bok, teraz nasz bok został nam AB. I teraz zauważ, z czego składa się bok AB. Z odcinka AD i z odcinka DB. Zatem napiszę, że jego długość to jest 6. Dodać 2 pierwiastki z 3. Mieliśmy policzyć boki tego trójkąta. Tak też zrobiliśmy. Policzyliśmy wszystkie boki trójkąta. Tutaj w tym zadaniu zwracam Ci uwagę, że to jest zadanie, w którym podsumowujemy jakby dzisiejsze nasze zajęcia. Czyli używamy jednego trójkąta 45-90 stopni i drugiego trójkąta 30-60-90 stopni. Jeżeli Ci się podobało, oczywiście zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną.